Drodzy, z tej strony Karolina. Dzisiaj nagrywamy odcinek w trochę innych okolicznościach, ponieważ tam w tle leci Tour de France, a ja bardzo lubię oglądać, więc sobie postanowiłam obejrzeć. Akurat jest tutaj wypadek, kraksa, jest wyścig przerwany, więc w międzyczasie w dzisiejszym odcinku zaplanowałam unboxing jednego blisterka z Road to Euro 2016. Była kraksa naprawdę poważna, ale już widzę, że powoli ruszają. I mamy tak, 5 saszetek i jedna limitka. Daję wam kodzik tutaj do limitki. Tak, wyostrzy się? Nie wyostrzy. A tą limitką jest Karim Benzema. I lecimy z pierwszą saszetką. I lecimy. O, i od razu patrzcie, mamy tutaj Dynamo. Może jakoś ustawię tak ten telefon. Albo tak będę trzymać. Alessandro Florenzi. Następnie mamy Line-upa Finlandii. O, z Hamalainenem. Następnie mamy Head Bośni. Sergio Busquets. Mark Janko i na koniec teammate Łukasz Podolski. Otworzę drugą saszetkę. Otworzę sobie wszystkie 5 od razu i potem też będziemy przeglądać, co się trafiło. Raz. Trzy i tu mamy ostatnią, bo jedną już otworzyliśmy. I tak, mamy tutaj karty i lecimy. Na początek Raheem Sterling, Rising Star, line-up Portugalii, Herb Szwajcarii, Claudio Marchisio, Pepe, Mateo Kovacic. Następnie mamy Game Changera, no proszę, fajny, fajnie się prezentuje ten GC. Teammate z Turcji. Tu mamy z Finlandii Hatemaja. Następnie Griezmana na bazówce. Boatenga. Tutaj Wilshera. Tu mamy fajną kartę Fansa Schweinsteigera. Line-upa Irlandii. Help Rosji. Ach, bazóweczka Cristiano. O, fajnie, że Polacy też mi się trafiają. Teammate szczęsny. Lukaku. Tu mamy Rizinga Paco Alcacer. Line-upa Serbii. Mehmet Topal. Benzema, czyli mamy Benzemę i na limitce, i na bazówce. Isco. I ostatnią kartą jest Nyland z Norwegii. To by było na tyle w dzisiejszym nietypowym unboxingu. Tam w tle sobie leci Tour de France. Ja teraz lecę oglądać etap do końca i wam życzę miłego dnia. Karolina.